No dzień dobry moi drodzy, bonjour. Krzysiek z tej strony na kanale Lazurower. Witam Was w filmie oczekiwanym, mam nadzieję, przez wielu z Was, moi drodzy widzowie. Otóż opowiem Wam w paru słowach o tym, co czeka nas w tym roku w Nicei, o wielkim kolarskim święcie, wielkim kolarskim wydarzeniu, jakim będzie finisz wyścigu Tour de France w tymże właśnie mieście, w Alpes-Maritimes, w Côte d'Azur, w regionie Paca, po raz pierwszy w historii. Słynne żółte Tour de France nie zakończy się w Paryżu z powodu kolizji terminów z igrzyskami olimpijskimi, przepraszam za przejęzyczenie, i zakończy się w Nicei. Z tego też powodu, z tego też tytułu, już w marcu stanęło tutaj właśnie na placu znanym Wam wcześniej może z tego napisu Isle of Nice, który tam z tyłu jest wiecznie oblegany przez turystów jako najbardziej fotograficzne miejsce tego regionu. Bonjour. Jest sobota w ogóle, nadmienię, jest sobota w ogóle chyba 16 marca. Bardzo piękna pogoda, słoneczna. No i dzisiaj zabiorę Was w dwa miejsca. Pierwszym miejscem jest ten oto licznik, taki przypominający o tym, że w ogóle coś takiego jak Tour de France tutaj będzie kończyło. No bo wielu ludzi o tym nie wie. A zaraz powiem jeszcze właśnie wskazówkę dla tych ludzi, powiedzmy, którzy o tym nie wiedzą, którzy nie biorą pod uwagę tego typu okoliczności, i pokażę Wam, jak ten licznik sobie działa, ile nam zostało do tego wielkiego kolarskiego święta, a potem się przeniesiemy na Place Masséna, gdzie opowiem Wam, jak to będzie mniej więcej przebiegało wszystko i czym skutkowało. Tak, moi drodzy, ów licznik wygląda. Do wielkiego wydarzenia zostało 127 dni, a ten drugi licznik właściwie nie wiem, co on liczy, bo bardzo szybko ucieka. 10 500 sekund, ale to są sekundy do końca dnia tego i potem się zmieni na kolejną cyferkę? Prawdopodobnie tak. Od razu na początku Wam powiem, moi drodzy, że głównie teraz kieruję się do tych, którzy nie wiedzą, że coś takiego w ogóle będzie miało miejsce i w ogóle nie zwracają uwagi na tego typu wydarzenia. Otóż do Was, drodzy turyści, tacy powiedzmy normalni, nie rowerowi, kieruję taką wskazówkę, że lipiec w tym roku będzie wyjątkowo tłoczny i wyjątkowo drogi też na Lazurowym Wybrzeżu, jeżeli chodzi o noclegi na przykład, ponieważ właśnie przez to, że ostatnie właściwie trzy są blisko, o tym też opowiem za chwilę, są tutaj rozgrywane blisko bądź w samej Nicei, no i dni 19, 20, 21 lipca będą po prostu mega szalone i tutaj zawsze, nawet bez tego święta kolarskiego, jest po prostu bardzo, bardzo dużo ludzi w lipcu, a w związku z Igrzyskami Olimpijskimi i właśnie Tour de France będzie w tym roku w lipcu wyjątkowo dużo ludzi i wyjątkowo tłoczno i wyjątkowo trudno o jakieś rozsądnie wycenione miejsce noclegowe, także jeżeli celujecie w pojawienie się w drugiej połowie lipca, ogólnie w lipcu na Lazurowym Wybrzeżu, zająłbym się już tym teraz, o ile w ogóle coś jeszcze, czy jest wolnego, bo ja sprawdzałem, ale pewnie ceny będą mocno wyższe, bo tak zawsze jest, jak odbywa się tu jakaś fajna impreza. Wam, drodzy kolarze, zaraz opowiem trochę więcej o samym wyścigu, chociaż zapewne wiecie o nim więcej niż ja. Ja nie ukrywam, że kolarstwo zawodowe nie jest jakimś moim ultra centrum zainteresowań, ale to jest świetna okazja, aby sobie trochę to profesjonalne kolarstwo przybliżyć. Także jedziemy sobie na Place Masséna, gdzie jest poświęcona Tour de France specjalna ekspozycja. Droga. No dobrze, jesteśmy w drugiej miejscówce na Place Masséna, czyli miejscu znanym zapewne turystom, właśnie chyba najbardziej rozpoznawalnym miejscu turystycznym w całej Nicei, gdzie znajduje się fontanna z Apollem. Apollem? Tak, to jest Apollo właśnie. Długa, długa historia i między innymi te takie podświetlone na kolorowo figury symbolizujące 7 kontynentów na kolorowo sobie rozświetlają się wieczorami, natomiast tu jest ekspozycja, wystawa poświęcona właśnie Tour de France. Mam nadzieję, że zostanie ona na długo i wszyscy tutaj przybywający niekoniecznie na sam wyścig, ale też w jego okolicach, a właściwie w pierwszej połowie roku będą mieli okazję sobie przeczytać trochę historii, bo dużo jest o historii Tour de France, wraca ono do Nicei po 4-letniej przerwie. Ostatni raz tutaj byli w 2020 roku. Widać to po znakach na Col des i Col de la Colmiane. Natomiast w tym roku, w 2024, wiadomo, finisz w Nicei, jest to wyjątkowe wydarzenie i to właśnie będzie, myślę, motyw przewodni dla tego miasta w 2024 roku. Jest to 111. edycja tego wyścigu. Przebiegać będzie przez 4 kraje właściwie.
bo Włochy, bo Francja, bo Monako i San Marino jeszcze będzie po drodze. Także bardzo rozległa impreza, jak widać coraz bardziej są propagowane na przykład starty w innych krajach. Tour de Pologne bodajże któregoś roku wystartowało też we Włoszech, także mocno się to wszystko zmienia. Słuchajcie, co ja Wam mogę, moi drodzy kolarze, powiedzieć, że warto na pewno tutaj przyjechać. Jak mówiłem, może być drogo, może być problem z noclegami jakimiś budżetowymi, może będzie dobrym pomysłem na przykład wynajęcie jakiegoś kampera i przyjazd tutaj w parę osób i na przykład mieszkanie w kamperze, ewentualnie w jakimś, na jakimś kempingu w domku, troszkę dalej od morza, tu myślę, że powinny być jeszcze miejsca. Natomiast na pewno warto być. Są tak naprawdę, moim zdaniem, liczą się trzy ostatnie etapy. To będą etapy. Pierwszy etap idzie przez Col de la Bonette, o którym mówię, to jest ten trzeci od końca. Idzie przez Col de la Bonette i kończy się w Isoli 2000. I to jest najwyższy w ogóle punkt, bo Col de la Bonette jest najwyżej położoną drogą asfaltową we Francji i trzecią najwyżej położoną drogą w Europie. Asfaltową oczywiście, natomiast to jest 2804 metry bodajże nad poziomem morza i to będzie etap trzeci od końca, on będzie się kończył w Isoli, a wcześniej będzie Col de la Bonette. Drugi od końca etap, czyli przedostatni, o którym się dużo mówi, to jest etap startujący z Nicei, a kończący się na Col de Couillol. O, to jest właśnie Cim de la Bonette, o, czyli to jest ten najwyższy szczyt, który jak widać wtedy był szutrowy, a teraz jest już wyasfaltowany i to jest faktycznie 2802 metry, o, minimalnie się pomyliłem. Ja tam byłem oczywiście na rowerze parę razy, macie na YouTubie filmy moje z tego szczytu, jest przepięknie. No i faktycznie, jak to ostatnio zauważyliśmy z Czarkiem z zakładu rowerowego, jest tutaj wyjątkowa okazja wjechania tego przewyższenia w całości, czyli od poziomu morza. Ja tak wjeżdżałem z Antibes na Col de la Bonette i z powrotem jednego dnia 260 km, 3000 metrów przewyższenia. No bo na przykład jak wjeżdżacie przecież na Stelvio, to nie wjeżdżacie 2700 metrów, tylko z Bormio. Bormio jest na ilu tam wysokości? Na 1500? Coś takiego. Także będąc w Nicei, macie okazję właśnie podjechać sobie poziomu morza na te wszystkie wspaniałe szczyty. I ostatni etap właśnie, przedostatni etap jest z Nicei. Idzie sobie prosto w górę i tam na przykład śladami... Merci. It's your bicycle? Yes, it's my bicycle. Okay. A, okej, okej. Tak, tutaj pan mi przyniósł mój rower, bo psułem zdjęcie, psułem kadr zdjęciowy. Dobrze. Nie wie jeszcze, co to takiego dobrego laserowe. W każdym razie, o czym ja to mówiłem? Aha, mówiłem jeszcze, że 7 lipca jest organizowane coś takiego jak taki challenge Tour de France, l'étape Tour de France, gdzie będziecie mogli się przejechać trasą Tour de France, tego właśnie przedostatniego etapu, dokładnie taką, jaką będą robili zawodowcy. Ja w tym nie biorę udziału, znam tę trasę jak własną kieszeń, koszt bodajże 100 euro, także mam inny pomysł na to 100 euro akurat, a w ogóle do tego dnia jestem już zabukowany do odbioru właśnie z mety czwórki Polaków, którzy biorą udział w tym challenge'u, także będę po prostu w tym wydarzeniu brał udział, ale z innej strony w roli kibica i transportu właśnie uczestników. To jest taka właśnie okazja poczucia tego klimatu. 7 lipca, jak już mówiłem, dam Wam link odpowiedni w komentarzu. A finisz Tour de France odbędzie się oczywiście, to cała meta, miasteczko metowe odbędzie się na Place Masséna. Tutaj właśnie, gdzie kończy się wiele różnych imprez. I ostatnim etapem będzie wyścig czasowy, będzie czasówka. Dziwna właściwie ta czasówka będzie, ponieważ będzie z Monako do Nicei wiodła przez Ez. Czyli będzie taką dosyć pofałdowaną czasówką, może nie górską, ale pofałdowaną. No i teraz podpowiedzcie moi znawcy więksi kolarstwa, jak to jest z tymi czasówkami, bo wydaje mi się, że one przeważnie były na jakichś bardziej płaskich trasach. No ale może to jakieś takie zwyczaje. Tutaj ewentualna płaska czasówka to by się mogła odbyć tylko na promenadzie robionej kilkanaście razy. Ewentualnie mogliby kolarze pojechać w stronę Cannes. Tam jest płasko, jakby zamknęli nadmorską ulicę. Dałoby się to zrobić. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania co do Tour de France, co do organizacji, co do tego, jak prawdopodobnie to będzie przebiegało, dajcie znać w komentarzach. Nie będę tutaj już przedłużał, bo i tak sporo powiedziałem, sporo pokazałem. Warto przyjechać tutaj oczywiście wcześniej.
Już pogoda robi się bardzo dobra, już w górach się robi ciepło, już jest bardzo fajnie, można sobie pokosztować tych wszystkich tras, co Wam oczywiście serdecznie polecam. Wpadnijcie. Czemu wszyscy tak się patrzą na osobę z kamerą? To już powinna być norma, że są sami influencerzy i kamerzyści, no. Ach, no dobra. Wpadajcie na Tour de France 2024 na finisz. Wpadajcie też wcześniej, wpadajcie też później. Lazurowe Wybrzeże jest kolarską stolicą Europy i świata w tym roku 2024 i z przyjemnością pokażę Wam te wszystkie miejsca, czy to na rowerze, czy to samochodem, czy to piechotą. Odzywajcie się, kontaktujcie, a moi zapowiedziani już liczni goście będą mieli przeze mnie przygotowane smaczki trasowe właśnie w nawiązaniu do Tour de France. Przejedziemy sobie to wszystko, poczujemy się jak kolarze, zawodowcy w romantycznym, nieco romantycznym i wesołutkim wydaniu. Dobra. Starczy już tego, ja śmigam sobie na rowerek i widzimy się już niebawem w kolejnych nagraniach, a mam nadzieję czym prędzej na samym lazurowym wybrzeżu, które zachwycać nie przestaje. A bientôt, bisous, bisous, ciao, ciao.